Cewnik jest małą plastikową rurką wprowadzaną do szyi pęcherza w celu odprowadzenia moczu. Z jednej strony jest zakończony zaokrąglonym końcem, balonikiem zabezpieczającym cewnik przed wysunięciem się z szyi pęcherza moczowego. Z drugiej strony cewnika znajduje się końcówka, którą podłącza się do worka zbierającego mocz oraz zawór, którym wprowadzany jest płyn do napełnienia balonika. Podczas wymiany worka na mocz należy założyć rękawiczki jednorazowe, podłożyć ręcznik jednorazowy lub ligninę pod końcówkę cewnika i podłącznik odprowadzający mocz. Worek na mocz wymieniamy codziennie z zachowaniem zasad higieny. Usunąć kapturek ochronny łącznika nowego worka. Przewód odchodzący od nowego worka utrzymać w powietrzu pomiędzy palcami. Podłączyć łącznik nowego worka do przewodu odprowadzającego mocz. Kapturek ochronny nałożyć na zużyty worek. Zużyty worek z moczem usunąć z końca cewnika. Worek na mocz umieszczamy poniżej pęcherza moczowego, niezależnie czy chory będzie leżał w łóżku, poruszał się czy siedział. Powinien być umocowany z boku łóżka na odpowiedniej ramce lub wieszaku.